Okej, okay, witamy Was w kolejnym dniu. Dzisiaj śnieg już troszkę zelżał. Postanowiliśmy wybrać się na taki wieczorny spacer, żeby pokazać Wam, jak wygląda miasto Oslo nocą. Tak, w ogóle mamy dzisiaj czarny piątek. Black Friday. Tak, i te tłumy, które widzicie za nami, to właśnie wszyscy wyruszyli na promocję, ale o tym czarnym piątku to Wam powiemy później. Trochę. Jest troszeczkę zimno. Wszędzie są porozstawiane takie ogienki. Jak to nazwać? Przyszliśmy się ogrzać, a za nami, za Pawłem, przede mną jest Jule Market kolejny. I nie wiedzieliśmy, że w ogóle w centrum jest kilka, bo ten, który Wam pokazywaliśmy, jest na głównej ulicy. Myśleliśmy, że jest tylko jeden. Ale o dziwo, w centrum jest chyba kilka z nich. Także zaraz pójdziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Na wejściu przywitało nas takie zwierzątko i mam szczerą nadzieję, że jest sztuczne, ale po dotknięciu i podejściu bliżej chyba niestety ktoś mu zrobił krzywdę i jest prawdziwe. Sami zobaczcie. Jak Wam się podobają te widoki, ale ja szczerze jestem trochę przerażona, może tak powiem, bo trafiliśmy tutaj i większość produktów, które tutaj są zrobione ze skór łosia, jelenia, są całe skóry lisie i poroża, po prostu za dużo jak dla mnie takich, wiecie, od zwierzęcych rzeczy. Ponagrywaliśmy Wam tam trochę, także zobaczycie, ale od butów przez świeczki i inne tego typu rzeczy. Wiedziałam, że Norwedzy robią, przerabiają te akurat zwierzęta na różne rzeczy, ale nie spodziewałam się, że wszystko praktycznie można tutaj znaleźć. Z poroża na przykład zrobione. Wychodzimy. Warto tutaj dodać, że na tych Jule Marketach znajdziemy wszystkie rzeczy z jakimiś logami norweskimi. Znaczy przeważnie jest to flaga Norwegii, jakieś ich znaki narodowe. No i wszystkie takie, na przykład tutaj możecie zobaczyć, mamy takie laleczki. I te laleczki są poubierane w ich norweskie narodowe stroje. Mamy tutaj jakieś rekonstrukcje małych łódek wikingów, mamy koce, szaliki, Mikołaj, jakieś malutkie trolle. Możemy sobie kupić taki typowo norweski sweter i na pewno będziemy zadowoleni. Dla każdego turysty, który przyjedzie tutaj do Norwegii w tym okresie, na pewno tutaj coś sprzedadzą, tak? Bo jest dużo takich rzeczy, które warto w Norwegii mieć. Dużo rzeczy jest zrobione z tej wełny marynosowej. Słuchajcie, wiem, na co wymienię na wiosnę moją hulajnogę. No, zobaczcie. Taką maszynę będę pomykała. Trafiłam do raju. Zobaczcie. Dumle. Takich jeszcze nie być, nie być nigdy. O Boże, z Lukrecją, nie. Ale chyba to weźmiemy, nie? Jakiś już. Kto dzisiaj z nami pójdzie do domku? To weźmiemy.
Tak w ogóle to jest sklep z żelkami i innymi słodkościami. Tak jak widzicie, my już jesteśmy w domu. Po lekkich przygodach, bo podczas spaceru po centrum troszeczkę się oddaliliśmy i trafiliśmy w dość nieciekawą okolicę, może tak to ujmę, i mamy zamiar nagrać o tym film, żeby szerzej Wam opowiedzieć, bo trochę widzieliśmy, trochę rzeczy się dowiedzieliśmy i myślę, że warto tą wiedzą się podzielić. No a druga sprawa, że znowu jakieś przebudowy metra trwają i mieliśmy też sporo opóźnienia, ale już dotarliśmy, jesteśmy w domu, herbatka już gotowa, zaraz będziemy się grzać. Wracając do tematu Czarnego Piątku, o którym wspomniałam Wam wcześniej, to tak jak i w Polsce też ta moda doszła na ten Czarny Piątek, tutaj to jest naprawdę rozdmuchane do tego stopnia, że nie tylko w sklepach odzieżowych, ale i spożywczych, w sumie chyba we wszystkich, i w spożywczych, i w odzieżowych, i w elektronicznych. Tak, w każdym możliwym sklepie, nawet najmniejszym, jest Black Friday i wielkie promocje. Tak, to na co trzeba uważać, to ceny, bo my udaliśmy się wczoraj, dzień wcześniej specjalnie, żeby zobaczyć, jakie są naprawdę ceny, i dzisiaj się okazało, że te ceny są, mimo że są jakieś zawieszki, minus 50, minus 70, to te ceny są takie same, jak były wczoraj, lub nawet wyższe. Tak, taki eksperyment robiliśmy. No, chciałam dzisiaj kupić jedną rzecz i metka przy rzeczy była minus 50%, a po podejściu do kasy pani naliczyła mi tylko 20%? 25%. 25% rabatu. I wiecie, odeszłam od kasy, spojrzałam na paragon, wróciłam się i oczywiście te pieniądze zostały mi zwrócone, tylko no takie lekkie jest to oszustwo moim zdaniem. Jeżeli ktoś by nie zauważył, to po prostu by się przejechał, krótko mówiąc. Tak, a znając Norwegów, nie wiem czy wiecie, czy nie wiecie, ale Norwedzy bardzo rzadko biorą tutaj rachunki, paragony, czy to w sklepach spożywczych, czy jakichś odzieżowych. Jeżeli kupują jakiś sprzęt droższy, który podlega gwarancji, no to wtedy oczywiście rachunek biorą, ale takie rzeczy, zakupy jakieś małe czy spożywcze, to rachunku nie biorą, także no jeżeli ktoś kupuje 5 rzeczy, no to wiecie, już jest sporo kasy przekręcony. A druga sprawa to Paweł Wam o tym powie, bo chciał. Tak, tutaj w piątek zaczyna się jedno wielkie picie, po prostu jest koniec tygodnia i wszędzie na mieście, w metrze, w autobusach zaczyna się jedno wielkie spożywanie alkoholu. I to widać na mieście. My tam staraliśmy się nie nagrywać tego, co się dzieje, bo wiadomo, jak to alkohol i różne tam sytuacje mogłyby się wydarzyć. Tak, tak? Różnie ludzie reagują po alkoholu. Ludzie reagują. Ale no taka jest prawda, że piją dużo i spożywają bardzo dużo kupują i nie żałują sobie. Tak, także mówi się, że Polak to jest naród, który lubi sobie wypić, ale myślę, że Norwedzy spokojnie mogliby z nami konkurować, jak i nie przepić nas. Jak równy z równym. A jeszcze coś mi się przypomniało odnośnie właśnie weekendów. Mieliśmy sytuację, jak tylko tutaj przyjechaliśmy, że w bloku obok była ostra impreza właśnie w piątek i no impreza była bardzo głośna, to było raz, bo było tam około, nie wiem, 40 osób. Byli też na balkonie na zewnątrz, gdzie wiecie, no było głośno, grała muzyka, same rozmowy takiej grupy ludzi to już jest głośno i byliśmy zdziwieni, że nikt po prostu nie zwrócił uwagi, no bo impreza trwała chyba do 4 nad ranem, nie było żadnej interwencji policji, nic z tych rzeczy i po kilku dniach dowiedzieliśmy się, że tutaj jak ktoś imprezuje w domu, to imprezuje w domu, to jest jego dom, robi w nim co chce i sąsiedzi w to nie ingerują. Myślę, że zdarzają się przypadki, kiedy jednak komuś to przeszkadza, ale podobno w większości przypadków nic się z tym nie robi, bo jeżeli ktoś chce w swoim domu zrobić imprezę i się dobrze bawić, to po prostu to robi. Także taka ciekawostka kolejna, bo w Polsce jednak myślę, że coś takiego by nie przeszło, bo jednak no szanujmy się, powiem tak, no nie każdemu odpowiada impreza do czwartej, tak? Tak jak widzieliście, zaszliśmy dzisiaj do sklepu cukierkowego i udało nam się zdobyć smak dzieciństwa, tak? Te cukiereczki, jak się nazywają?
PLTS Original. Dobra. I dla młodszych widzów, którzy oglądają nasz kanał, a nie znają jeszcze tego smaku, to chcielibyśmy wam powiedzieć, że to jest smak mojej i żony młodości, tak? My te cukiereczki od święta dostawaliśmy, tak? To nie było tak, że zachodzimy i na kilogramy się kupuje tak jak teraz, tylko w tamtych czasach był to naprawdę rarytas. Tak powiedziałeś młodości, jakbyśmy po 50 lat mieli, nie? Aż tak starzy nie jesteśmy, ale... No ale mi to przypomina smak młodości. No, dzieciństwa, taki... Ze świętami się w sumie kojarzy, bo... Takie rzeczy, wiecie, luksusowe, powiedzmy, to się dostawało na święta, w paczce się człowiek cieszył i przez kilka tygodni te cukiereczki sobie dozował, żeby codziennie one kiedyś po jednym... były w takich rulonikach? Wąskich rulonikach. Tak jak mentosy. I każdy cukiereczek był jeszcze pakowany w... Wodzielny papierek. Tak, w oddzielną folijkę. Ja pamiętam, to była taka folijka przezroczysta. I reklamował dziadek. Reklamy dziadek reklamował. Tak. Jak pamiętacie, to dajcie znać, kto jest. Może jak znajdziemy reklamę, to gdzieś na dole w opisie wstawimy wam link. Gdzieś na pewno na YouTubie będzie reklama. Prehistoryczna. Prehistoryczna. To chyba tyle na dzisiaj. My się żegnamy i idziemy wcinać te cukierki właśnie. Trzymajcie się i do następnego. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli się podobało, subskrybować kanał. Tak. Taki czerwony guziczek. I życzymy wam udanego weekendu. Na razie. Cześć.